Towarzysze, kończy się zima 2018 roku. No i na początek chciałem powiedzieć, że wróciłem do nagrywania audiobooków. Przekonały mnie do tego bardzo dobre wyniki manifestu komunistycznego, więc zarówno na starym kanale 100 lat października, jak wrzuciłem plik właśnie z manifestem komunistycznym, on miał ponad 1000 wyświetleń. Na obecnym kanale Towarzysz Michał ten sam plik też już właśnie ma bardzo dobry wynik. No, w odróżnieniu od moich filmów, które tam no, są obejrzane raz i właściwie nikt do nich nie zagląda, no chyba, że właśnie no, poza jakby stałymi czytelnikami, no to ten manifest komunistyczny, no to jest taka rzecz, która przyciąga ludzi na ten kanał, no, którzy nigdy o mnie nie słyszeli, no i właśnie najpierw ich przyciąga manifest, później widzą, że coś o tym manifestie mówię, czy w ogóle o marksizmie, o komunizmie, więc no, w planach mam właśnie kontynuowanie, nagrywanie różnych filmików, właśnie audiobooków dotyczących klasyki marksizmu, nie tylko zresztą literatury, z którą się zgadzam, więc jest tutaj dużo, dużo rzeczy do nagrania, no Lenin, Stalin, Marx, Engels, no ale także Trockiego możemy nagrać. No dobrze, więc, no ale, więc ogólnie spodziewajcie się w najbliższym czasie troszkę tych audiobooków, no ale no, doskonale wiem, że dla takich widzów regularnych, można by to powiedzieć, no te audiobooki są nudne, zwłaszcza jeśli są to teksty, które już czytaliście. Więc co jakiś czas trzeba tutaj dać komentarz do sytuacji bieżącej. No i ten filmik będzie właśnie takim komentarzem do dyskusji, która się toczy na Facebooku. Dyskusji, którą poniekąd ja wywołałem, no ale jest to dyskusja dotycząca tworzenia partii. Więc właściwie kilka różnych środowisk mówi o tworzeniu jakiejś partii. No być może ja tą dyskusję wywołałem no już kilka miesięcy temu, wrzucając filmik właśnie o reaktywowaniu Polskiej Partii Robotniczej. Filmik ten zresztą pojawił się ponownie jakiś czas temu na to kanale Towarzysz Michał, no ale poza mną właśnie z hasłem Polskiej Partii Robotniczej, no to jest też tutaj Towarzysz Henryk i hasło właśnie reaktywacji, znaczy nie reaktywacji, no Komunistyczna Partia Polski istnieje od lat 15-16, no ale no, odnoszę wrażenie, że właściwie no, ta Komunistyczna Partia Polski dopiero teraz rozpoczyna taką ofensywę w internecie, no zresztą jakoś tam w tą ofensywę się włączam poprzez właśnie wrzucanie czy programu Komunistycznej Partii Polski, czy rozmowy z towarzyszem Henrykiem. No ale, więc, no, więc już dwie inicjatywy tworzenia partii, no ale tutaj także jest inicjatywa Piotra Ciszewskiego, który na Facebooku ogłosił właśnie no, potrzebę tworzenia partii. No i można tutaj dodać tutaj jeszcze towarzystwo, właśnie redakcji portalu 1 Maja Info facebookową, która też jakoś mówi właśnie, może niekoniecznie mówi o tworzeniu partii, a raczej odnosi się do pomysłu właśnie Piotra Ciszewskiego i KPP. No więc ten filmik to właśnie będą takie luźne uwagi dotyczące no, tego, co jest zgłoszone przez ludzi związanych z portalem 1 Maja Info. No zacznę może tutaj od takich, no, no ogólnie postaram się mówić troszkę naokoło, w odróżnieniu od właśnie tych dyskusji na Facebooku, które się toczą, w których jest pełno jakichś takich właśnie aluzji personalnych, wyzwisk czy coś. No ja staram się w to nie wchodzić, oczywiście nie dlatego, że nie umiem czy nie lubię, no ale uważam, no, że jeszcze nie ma co zaogniać, no raczej wolę tu przedstawić pewne sprawy merytoryczne, więc no, te osoby, które tą dyskusję śledzą, no, na pewno wiedzą mniej więcej o czym mówię, no ale raczej jeśli to nie będzie trzeba, no, faktów, nazwisk no, nie będę podawał. Dobrze, więc tak zaczynając naokoło, to może zacznę najpierw od sytuacji, która dzieje się we Francji. No, to znaczy we Francji no, za dwa dni rozpoczną się strajki przeciwko Macronowi, ale nie o tym chciałem mówić. To znaczy no, Macron jest jakby związany z tym, co chciałem mówić. No, ale jak już mówimy o Macronie, no to mówimy o sytuacji, która była we Francji rok temu, czyli w czasie wyborów prezydenckich we Francji.
które, no właściwie, no wiadomo było, że z tych iluś kandydatów, którzy w tych wyborach wzięli udział, że do drugiej tury wiadomo, że wejdzie Marine Le Pen. To było jakby wiadome dla wszystkich, no a tam zmieniali się ci kandydaci, no kto z tą Marine Le Pen ma się zmierzyć. I właściwie było jasne, że ktokolwiek nie stanie naprzeciwko Marine Le Pen, on te wybory wygra. Więc najpierw media przygotowywały jakby społeczeństwo na to, że to będzie albo Juppé, albo Sarkozy. No później w międzyczasie później wylansowali Fiona, więc już jakby było tych trzech, no później w międzyczasie się pojawił Macron po kompromitacji Fiona, no ale nie to jest ważne, więc nie interesują mnie ci kandydaci jakby przeciwko Marine Le Pen, tylko sama Marine Le Pen i Front Narodowy. Więc no, to, co mówiły media dotyczące Frontu Narodowego, no to jest, no, ogólnie straszyły cały czas wzrostem popularności Frontu Narodowego. Jak to wygląda, ten Front Narodowy, z mojej perspektywy? No, z mojej perspektywy wygląda tak, no, że ja mieszkam w regionie paryskim, na przedmieściach. No i o ile w skali kraju ten Front Narodowy rzeczywiście tam ma miał pewne postępy właśnie statystyczne, tam zbliżając się w poparciu, czy przekraczając 25%, no to ja mogę śmiało powiedzieć, że no tutaj, gdzie ja mieszkam, no to wyniki tego Frontu Narodowego są bardzo, bardzo słabe. Z czego to wynika? No z tego to wynika, że tu, gdzie mieszkam, no to jest to, no i w ogóle region paryski, bo to cały ten region paryski ma podobną specyfikę, no tutaj ogólnie dominują imigranci, więc albo są to ludzie, którzy po prostu, no, pochodzą, no są obywatelami francuskimi, no ale pochodzą z Afryki, z krajów afrykańskich, właśnie tych czarnej Afryki, albo z krajów arabskich. No i no więc już jakby ten cały ten dyskurs Marine Le Pen, no, antyimigrancki do nich nie dociera. No a równocześnie więc no tak jak się tam mówi właśnie, że tam załóżmy Front Narodowy we Francji ma 25% poparcia, no to de facto, no to jeśli my weźmiemy ten region paryski, no to tutaj to poparcie dla Frontu Narodowego jest bardzo słabe, a za to poparcie dla tego Frontu Narodowego na prowincji jest duże, więc tam właśnie na wsi francuskiej, w małych miasteczkach, no to ten Front Narodowy w niektórych miejscach to nawet, no, tam może dostać 40% głosów, więc to są naprawdę duże liczby, a równocześnie no tutaj, tam gdzie jest ta rzeczywista władza, to centrum finansowe, polityczne, czyli Paryż i region paryski, no to tutaj Front Narodowy no, jest słaby, no i właściwie no, ten prezydent Macron, no, to jest taki prezydent właśnie wyłoniony tutaj przez Towarzystwo Paryskie. No ale dlaczego ja mówię o tej Marine Le Pen? No bo w tej całej dyskusji właśnie dotyczącej tworzenia partii, no to pojawia się jakby no, pytanie, no dla kogo ta partia ma być? Po co ta partia ma być. No i tutaj troszkę mi właśnie przypomina to problemy niektórych działaczy lewicowych, no, z problemami, jakie ma Marine Le Pen. No, to znaczy, no, ten problem Marine Le Pen jest taki, no, że ona sama, no, to wywodzi się właśnie z tych elit burżuazji francuskiej, sama mieszka właśnie w regionie paryskim, i ona, no, jest bardzo popularna we Francji, ale równocześnie w miejscu, w którym mieszka, no to nigdy nie była popularna ani ona, ani Front Narodowy i raczej nic nie wskazuje, żeby kiedykolwiek, no, była jakakolwiek realna szansa, żeby ona tam, gdzie mieszka, mogła zrobić jakąś karierę polityczną. Ona jest bardzo popularna, no, na przykład na północy, w tych północnych departamentach, tam Nord-Pas-Calais, i ogólnie wszędzie tam, gdzie jest duże jakieś straszenie imigracją, w tym Nord-Pas-Calais, to tam była ta dżungla Calais. Więc tam, wszędzie tam, gdzie media straszą jakimiś kwestiami imigracyjnymi, tam właśnie Front Narodowy jest ma duże poparcie. Dobrze, więc jaki to ma związek z tą dyskusją o komunizmie? No taki jest związek, gdyż ta dyskusja o komunizmie toczy się na Facebooku.
No i teraz tak, no wszystkie te towarzystwa, środowiska, które wymieniłem, no ich można powiedzieć łączy kilka rzeczy, no na pewno łączy ich jakaś niechęć, nienawiść nawet do partii Razem. Jako właśnie takiej też partii facebookowej. No więc ja mogę powiedzieć, no, że z całego tego towarzystwa, no ja mogę powiedzieć tylko tyle, że partia Razem to jest właśnie ta partia, która pokazała nam, jak należy postępować. No, my powinniśmy się uczyć od partii Razem. Więc jak ktoś mówi, o, bo partia Razem to nie jest partia lewicowa. Tak, to ja się z tym mogę zgodzić. Ale partia Razem ma jedną rzecz, która jest bardzo pozytywna. Partia Razem jest partią klasową. To znaczy partia Razem jest to partia adresowana do takiej inteligencji drobnomieszczańskiej, właśnie z dużych ośrodków miejskich, do ludzi wykształconych. Więc jest to, no, jest to partia przez takich ludzi budowana. Oni do takich ludzi swój program adresują i tą propagandę robią głównie w miejscach, gdzie ta właśnie inteligencja drobnoburżuazyjna się gnieździ, czyli na Facebooku. Więc no i tutaj jest jakby no jest no jakby kluczem do dyskusji na temat partii komunistycznej jest zrozumienie to, no, że partia komunistyczna czy partia no nie wiem, broniąca interesów klasy robotniczej, czy jak my to nazwiemy, no ona ma swoją specyfikę, no tak jak właśnie no Marine Le Pen ze swoim programem właśnie antyimigracyjnym, ona nigdy nie będzie popularna na przedmieściach, gdzie dominują emigranci. No i tak można to kontynuować, że bankier Macron nigdy nie będzie popularny no, wśród związkowców czy wśród robotników. No to tak samo, no, jeśli chcemy budować partię przez internet, przez Facebook, no to ten Facebook no, nie jest jakimś miejscem no, apolitycznym. No, wiadomo, że Facebook, mimo oczywiście można tutaj powiedzieć, no Facebook to właściwie jest rzecz ogólnoludzka, ma już ponad miliard użytkowników i wszyscy, co chcą robić działalność polityczną, to oni na tym Facebooku są. No ale no, trzeba pamiętać, no, że jednak no, Facebook ma pewną linię polityczną, no, swoje poglądy polityczne ma szef Facebooka, Mark Zuckerberg, który no, rozważa kandydowanie w przyszłych wyborach prezydenckich, no właśnie tutaj jako ten antyrepublikanin, antytrump, więc ogólnie można powiedzieć, no, że ten Zuckerberg no, to reprezentuje poglądy takie zbliżone do amerykańskiej partii demokratycznej, więc no tutaj właśnie troszkę takiego, no na pewno w tych kwestiach jakoś tam, nie wiem, obyczajowości, kwestii właśnie rasizmu czy coś, no to on tutaj nam, no są pewne różnice między tym, co prezentuje Zuckerberg, a co prezentuje na przykład Macron, no ale wiadomo jest, że taki Facebook, no to on pewne nurty polityczne no, wspiera i właściwie chucha i powoduje, że one mogą tam bez problemu rosnąć. No a są inne, no wszystkie te właściwie siły polityczne, które jakoś tam nie mieszczą się w tym świecie, no, który lansowałby Zuckerberg, no to one, no, dopóki to są jakieś tam małe kółka na Facebooku, nie mające wielu widzów, wielu jakoś tam ten, no to może sobie tam siedzieć, tak wegetować bezkarnie. No w momencie, kiedy te tylko środowiska jakoś eksplodują, zaczynają się robić popularne, no to one znikają. No, że na Facebooku jest cenzura, tak jak w każdym miejscu, gdzie jest, jest polityka, tam jest cenzura. No tutaj konkretnie, konkretnie no, można powiedzieć, że na rynku polskim no to taką idealną partią właśnie taką facebookową jest partia Razem, no ze względu na swój program, który takiemu Zuckerbergowi może odpowiadać, ze względu na swoją bazę społeczną, którą, no właśnie, no to jest ta baza, na której no, nawet wiekowo, no ten właśnie, no ten Zuckerberg to właściwie tam w wieku Zandberga jest. Dobra, no więc przejdźmy teraz do tej redakcji portalu właśnie 1 Maja Info. No więc no, oni no, rozważając właśnie o jakichś tam swoich pomysłach politycznych, no to no,
oni albo no, pewnych rzeczy nie rozumieją, albo może rozumieją. No w każdym razie, no dobra, no, już nie wdając się w te dywagacje, czy rozumieją, czy nie rozumieją, no, musimy jakby widzieć jasno, że jeśli ktoś chce, no, partia komunistyczna, czy ruch komunistyczny, czy jak my to nazwiemy, no to jest to ruch konkretnej, adresowany do konkretnej klasy społecznej. I no, miejscem, no, jeśli jest jakikolwiek pożytek z czytania właśnie tekstów historycznych, no to taki, no, żeby na przykład popatrzeć właśnie, jak tam 100-150 lat temu te partie robotnicze były budowane. No, one były budowane metodami tradycyjnymi, czyli jakby no, wychodzono do tych miejsc, gdzie ta klasa robotnicza była, no i po prostu no, w ten sposób no, po prostu wychodzono naprzeciw no, swojej potencjalnej, no, swojego potencjalnego elektoratu, no i jakoś tam właśnie poprzez no, różne tutaj, no ogólnie, no już nie będę przedstawiał całej historii tworzenia organizacji robotniczych, czy związków zawodowych, czy partii politycznych itd., itd. No ale no, kluczowym elementem był ten realny, żywy kontakt z tą klasą robotniczą. Główny problem takiego Mateusza Cichockiego polega na tym, że on, no tak pewnie patrzy na te różne partie właśnie facebookowe, jak Partia Razem, tam pozytywnie wypowiedział się o tej partii Beppe Grillo we Włoszech, też właśnie takiej partii facebookowej, i on by właściwie chciał też stworzyć taką partię facebookową, czyli po prostu, no, że będzie sobie miał jakąś stronę na Facebooku, będzie miał jakieś tam grono widzów, czy tam czytelników, i prędzej czy później to się przełoży na stworzenie partii. I rzeczywiście, gdyby on prezentował program zbliżony właśnie no, do tego elektoratu, no to pewnie taką partię mógłby powołać. No, problem jest jednak taki, no, że on chce połączyć jakby dwie rzeczy, które są sprzeczne. No, to znaczy, no, z jednej strony ma tam jakiś program, z drugiej strony jest baza społeczna ludzi, którzy na ten Facebook wchodzą, i to no, ze sobą się nie łączy. No. Efekt jest taki, no, że właściwie no, duża część aktywności Mateusza Cichockiego w tym Facebooku, no to jest cały czas jakby no, dyskutowanie z ludźmi, którzy i tak no, jakby do tej jego partii no, się no, raczej się nie nadają, no, chociażby ze względu na swoje pochodzenie społeczne. I różne rzeczy, które stąd wynikają. No bo ogólnie, tak jak ja chciałem, rozpocząłem ten wywód od powiedzenia, że Francja, no nie ma jednej Francji w tej chwili. No i tak jak, no ja pamiętam, jak byłem w Polsce, ciągle się mówiło o tym właśnie, że jest jakaś Polska A, Polska B, że ta Polska B, jakaś tam biedna Polska na Podkarpaciu, to ona głosuje na PiS, a z kolei ta Polska nowoczesna, warszawska, ta taka właśnie, tym, którzy się udało na transformacji, no to oni głosują na Platformę. Więc taki pewnie jest podział w Polsce. No we Francji też jest podział. Podział właśnie na te duże ośrodki miejskie zdominowane przez emigrantów. Nie jest to jakby jedyna rzecz, która wyróżnia te duże ośrodki miejskie. Można by powiedzieć, że załóżmy no, jak była ta walka z Frontem Narodowym i z Marine Le Pen, no to doszło do jakiegoś takiego, dochodziło, bo teraz to już się rozpada, ale dochodziło do takiego egzotycznego sojuszu. Więc z jednej strony jest właśnie takie drobno mieszczaństwo paryskie, właśnie no, ta cała taka no, jacyś tam właśnie ludzie bogaci, przyzwyczajeni do takiego, no, takiego rozpustnego trybu życia, jakiś, no, w końcu Paryż to jest ta stolica, gdzie jest pełno różnych klubów nocnych, jakichś tam lokalów dla homoseksualistów, Moulin Rouge, Place Pigalle i tak dalej, no, można wymieniać bez końca. Więc no, taki, no, jest właśnie takie, ta burżuazja paryska, taka rozpustna,
Więc ona jakby no, nigdy się z Frontem Narodowym nie dogada. Tak samo z Frontem Narodowym nigdy się nie dogadają te środowiska emigranckie. Bardzo często jakby tutaj no, ze względu na przykład na wyznawaną religię muzułmańską. Więc no, tutaj taki egzotyczny sojusz no, paryskiej lewicy obyczajowej plus paryskich islamistów przeciwko Frontowi Narodowemu. Sojusz ten funkcjonował, załóżmy, kilkanaście lat temu. On w tej chwili już zaczyna się troszkę trzeszczeć. To znaczy, no, przy okazji, kilka lat temu, kiedy Holand wprowadził te małżeństwa homoseksualne, te jednopłciowe, możliwość małżeństw właśnie takich, no to dochodziło do wielkich demonstracji organizowanych przez środowiska katolickie związane z ruchem narodowym. I co ciekawe, te demonstracje były wspierane przez ruch muzułmański. Że muzułmanie tutaj nagle, no ci emigranci właśnie z Algierii, z Maroka, nagle się pogodzili z Frontem Narodowym i razem przeciwko gejom. No ale ogólnie jest to, mam ten temat, można, raczej no, ten sojusz, jeśli kiedyś wystąpił przeciwko Marine Le Pen, no raczej. No, z biegiem czasu, no raczej nie ma szansy, żeby on się utrzymał, no ale to jest jakby zupełnie inna bajka. No ale no, to, co należy podkreślić i to, co należy zrozumieć, to jest to, no, że świadomość społeczna, no, ludzi, świadomość taka, no, świadomość ludzi, którzy albo mieszkają w Warszawie od urodzenia, albo przyjechali do Warszawy i robią karierę właśnie w tych korporacjach, mają w ogóle no, ten taki mit wtłoczony jakiegoś takiego dobrego, wielkiej kariery korporacyjnej w kapitalizmie, dostatniego życia. To są też ludzie, którzy no, całkowicie jakby oderwali się od tych, no, tej tradycyjnej Polski, no, że często są to kobiety poświęcające się dla kariery, które tam odkładają ten moment macierzyństwa bardzo, bardzo długo w czasie. No i one no już całkowicie nie mieszczą się w tym tradycyjnym układzie rodzinnym, tym właśnie tej Polski katolickiej. No po prostu, no, że o ile jeszcze jakiś czas temu można było mówić, no, że jest to no, jakieś nowe zjawisko, że jest to jakiś margines, no to w tej chwili no, można śmiało powiedzieć, no, no, że skala tych różnych protestów, no, właśnie kobiecych, czy w ogóle no, skala zjawiska tej lewicy obyczajowej w dużych miastach to jest w tej chwili to już nie jest tak, że ktoś, kto głosi jakieś hasła, nie wiem, właśnie w Warszawie, no to on jest jakimś dziwakiem z marginesu. W tej chwili raczej jest na odwrót. Ktoś, kto wejdzie do Warszawy, gdzieś w centrum właśnie lansuje się no właśnie z takimi hasłami typowymi dla ojca Rydzyka, no to właśnie on jest tym ekstremistą właśnie, że ludzie go nie rozumieją. No o czym on w ogóle mówi? No on, że on tam przyjdzie ktoś właśnie w niedzielę do centrum Warszawy właśnie i mówi, a dlaczego wy do kościoła nie idziecie? Przecież coś tam, a tutaj, no tak mi się wydaje, no przynajmniej no, ten świat, który ja widzę, moja żona wykupiła abonament no, w TVN-ie za 3 euro miesięcznie. No ale w każdym razie no, w tej chwili mam jedną polską stację, jest to TVN. No i w tym, no, oczywiście pamiętam, że ten TVN to zawsze robił taką samą propagandę, no ale jakby ten świat ten TVN-owski, no to on pokazuje właśnie taką tych Polaków, którym się udało właśnie, którzy pracują w korporacjach, na jakichś tam wysokich stanowiskach i coś. No i tam w ogóle w tych filmach TVN-owskich, tam w ogóle nie pojawia się jakaś taki, no właśnie, tradycyjna polska rodzina robotnicza, chodząca do kościoła i tak dalej. Mateusz Cichocki wychodzi no, z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia, że no, problemy, którymi zajmuje się polski robotnik, no, są inne niż którymi zajmuje się no, polska lewicowa rodzinka. No i on tutaj właśnie przedstawia, no, że większość tych robotników, no to jednak wywodzą się z rodzin katolickich, gdzie ten katolicyzm jest cały czas praktykowany, że wielu z nich, nie wiem, jest przeciwnymi, są
no mają jakoś tam krytyczny stosunek do aborcji, no w każdym razie na pewno nie walczą o tą aborcję. No tylko pytanie brzmi, no po co on o tym cały czas na tym Facebooku mówi? No, ja to konto facebookowe założyłem pół roku temu, raczej w celach no, promowania mojej działalności youtuberskiej. Samemu no, w te dyskusje raczej się nie włączam, no ale czytam to, co piszą inni. No i tak lubię sobie, no jednak no, zaletą jakiejś działalności propagandowej, działalności teoretycznej, no powinno być to, no, że jednak no, można poruszyć no, milion różnych ciekawych tematów. No i po prostu człowiek, który takie rzeczy ogląda, no jednego dnia, no, że jego to jakoś intelektualnie pociąga, przyciąga, że on no, ma ochotę następnego dnia znowu wejść na jakąś stronę i przeczytać jakiś artykuł, który znowu go zafascynuje. No, gdybym ja miał no, przeanalizować no, 50 ostatnich notek na portalu 1 Maja Info, no to je by pewnie można było podzielić, nie wiem, sprowadzić wszystko do pięciu kategorii. No. Więc z jednej strony są jakieś tam no, rzeczy no, przypominające o rocznicach związanych z Polską Ludową, z drugiej strony tam. No i tak, no i gdzieś tam no, ważnym elementem to byłaby ta krytyka lewicy obyczajowej. I non-stop, ja nie chcę powiedzieć, że Mateusz Cichocki nie ma racji. To, co on głosi, no to jest zdroworozsądkowe. No po prostu ja nie rozumiem, po co on to robi na Facebooku. I w ogóle po co jakby nam, no bo to jest taki absurd. No on cały czas jakby w gronie tego warszawskiego drobnomieszczaństwa, on cały czas mówi, Polska wygląda inaczej, Polska wygląda inaczej. I tak jakby, nie wiem, no, istniała jakakolwiek szansa, że on tych ludzi, którzy w tej Warsza są no, w tych środowiskach Razemowskich czy krytyki politycznej, że on tam kogokolwiek do swoich poglądów przekona. No. To tylko jakby wywołuje no, niepotrzebną falę frustracji, agresji, że właściwie każda osoba, z którą on się wdaje w dyskusję, to wszyscy się z nim nie zgadzają. No bo on reprezentuje no, zupełnie inny świat. Bo ten świat polskiego robotnika jest inny niż tego warszawskiego drobnomieszczaństwa. No więc takich przykładów historycznych właśnie na tą różnicę między wsiem a miastem można wymieniać mnóstwo. No także jakby z perspektywy ruchu komunistycznego jest to ważne. No tak jak już powiedziałem, no, że ta Francja, jakby siły polityczne we Francji poza Paryżem i w Paryżu to jest niebo a ziemia. No tak to wyglądało też w czasie rewolucji chińskiej, no, że te miasta to były właśnie no, te ośrodki no, kolaboracji z imperializmem, a to taką siłą właśnie rewolucji chińskiej no, to była wieś i to tam partia komunistyczna tworzyła swoją armię rewolucyjną. I być może rzeczywiście jest potencjał w Polsce na stworzenie partii robotniczej, która właśnie wysuwałaby taki no, program społeczny, program socjalistyczny, która niekoniecznie by się interesowała tymi kwestiami lewicy obyczajowej. No, tylko taką partię to trzeba zbudować, wychodząc do ludzi, którzy tą partię no, są nią zainteresowani. Na pewno tą partią nie są zainteresowani ludzie, którzy prowadzą działalność na Facebooku. Na razie no, efekt póki co jest taki, no, że no, są siły takie jak Partia Razem, która właśnie no, ma, no, udało jej się dotrzeć do tej warszawskiej inteligencji, tworząc jakąś tam no, formę lewicowej formacji. I oczywiście no, to nie jest coś, z czym ja się utożsamiam, ale przynajmniej no, jest szacunek dla moich przeciwników, że oni zrobili to z głową. Oni nie mają swój program zaadresowany do drobnomieszczaństwa i to drobnomieszczaństwo udało im się wciągnąć we własne struktury. No. Pytanie, czy pojawią się chętni do tego, żeby nie słowami, no bo to. No, tych słów no, na Facebooku to już padło mnóstwo, a padnie jeszcze więcej. I tak naprawdę do momentu, do którego, no tak samo jak w nieskończoność można było właśnie prowadzić dyskusję, czy Ziemia jest płaska, czy Ziemia jest okrągła. No i ta dyskusja, no to
No, to już w starożytności tam chyba Ptolemeusz czy jakiś inny właśnie geometra, no to tam wyliczył, że Ziemia jest okrągła. No ale wszyscy widzieli, no, że to właściwie Ziemia to jest płaska i się kończy tutaj gdzieś na Portugalii, tutaj na Afryce, tutaj na Azji, że jest to jakaś taka zamknięta bryła i tam dalej nic nie ma. No. I tak można było dyskutować w nieskończoność, czy ta Ziemia jest okrągła, czy nie. Aż w końcu no, wielkie odkrycia geograficzne, Magellan opłynął Ziemię dookoła, no i wyszło, no teraz to już mamy dowód na to, że Ziemia jest okrągła. I podobnie jest jakby z kwestią no, budowania no, jakiejś takiej no, socjalistycznej siły politycznej właśnie, która nie stawia na pierwszym tutaj planie tych haseł lewicy obyczajowej. No my się nigdy nie przekonamy, czy jest na to potencjał, czy nie. Na Facebooku. Tutaj trzeba ruszyć dupę poza Facebook. Tutaj nawet trzeba ruszyć dupę poza Warszawę. To jest ten dramat, no, że ludzie w Warszawie po prostu dzielą się na takich, którzy mówią, no warszawska inteligencja ma rację i warszawska inteligencja nie ma racji, bo rację ma polski lud poza Warszawą. Tylko oni poza tą Warszawę się nie udają. No, nie zadają sobie trudu aktywizowania tych ludzi. Więc no, powinniśmy brać przykład z partii Razem i też budować partię klasową. Więc partię właśnie adresowaną do klasy robotniczej, partię adresowaną do ludzi ubogich, do ludzi bezrobotnych. I to powinna być właśnie partia także budowana przez robotników. Więc no, kiedy no właśnie tego typu przykłady, że jest partia no właśnie taka, no właśnie taka nieklasowa. No przykładem jest na przykład Ikonowicz. Ikonowicz, który sam no, nigdy w życiu no, nie splamił się pracą jakby fizyczną, no to on no, z braku laku postanowił zostać no właśnie wielkim trybunem ludowym. No ale no, to jest cały czas takie oszukiwane. No, na profilu jak tam, Dawida Kańskiego, chyba trockisty, dwa dni temu pojawiła się informacja, że 17 marca odbyła się w Warszawie demonstracja antyrasistowska. No i na tej demonstracji antyrasistowską przyszedł jakiś bezdomny. Jakiś bezdomny, co tam sobie wypił czy coś. No i ta demonstracja antyrasistowska właśnie gromadziła różne siły społeczne, takie lewicowe, właśnie pracowniczą demokrację, Piotra Ikonowicza, Piotr Ikonowicz, który tam właśnie strzelił jakieś płomienne przemówienie antyrasistowskie, Piotr Ikonowicz, który tam właśnie jest tym bożyszczem bezdomnych, tych lokatorów, że on ich broni przed eksmisjami. Związki zawodowe chce zakładać, teraz no właśnie walczy tutaj w związku walka i tak dalej, i tak dalej. I te środowisko właśnie, te inteligenckie środowisko wokół Piotra Ikonowicza zobaczyli bezdomnego i powiedzieli mu: wypierdalaj z naszej demonstracji, nie ma tutaj dla ciebie miejsca. No to widać, tego typu środowiska no, partii klasowej nie zbudują, bo po prostu no, ten horyzonty między no, intelektualistą Ikonowiczem a po prostu robotnikami, no, z tej mąki chleba nie będzie. No i tutaj jakby pojawia się dyskusja, już jakby kończąc ten wątek, przejdę do dyskusji o komunizmie, więc dyskusja dotyczy tego, czy słowo komunizm no, przyciąga czy odpycha? No, czy jakby z komunizmem można wygrać, czy raczej jesteśmy skazani na bycie na marginesie? No od razu trzeba powiedzieć, no, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. No, bo to jeśli my spojrzymy sobie na przykład no, kilku zwycięskich rewolucji społecznych, socjalistycznych, komunistycznych, nawet można by powiedzieć, czyli po pierwsze rewolucji kubańskiej, po drugie no, przemian, które miały miejsce w Polsce, czyli właśnie tej rewolucji dokonanej przez PPR w 1944-1945 roku, no to widzimy, że no, rewolucja kubańska no, zwyciężyła przez ruch, no, tą siłą rewolucyjną, która szła do władzy, no to był ruch 26 lipca. W
W tym ruchu 26 lipca no, był marksista Che Guevara, był marksista Raúl Castro, był Fidel Castro, który, no, jakie miał poglądy, tego nikt do końca nie wie, znaczy jakie miał poglądy w momencie rewolucji. No. Później ta partia oczywiście się połączyła z Komunistyczną Partią Kuby i później już zaczęła rządzić Kubą jako właśnie Komunistyczna Partia Kuby, ale w samym momencie jakby rewolucji to oni sami siebie nie prezentowali jako komuniści. Więc no, to jest rzecz, no, która na pewno no, zmusza do takiego zastanowienia się. No, czy gdyby Fidel, przyjmując założenie, że Fidel rzeczywiście był komunistą, a on cały jakby ta jego strategia niewyciągania komunizmu na no właśnie jako ten taki główny slogan, to że tak naprawdę Fidel był cwany i on po prostu schował ten swój komunizm, żeby łatwiej przeprowadzić rewolucję. Tego póki co się nie dowiemy. No, ja kiedyś zajmowałem się tym tematem i kurde, już nie pamiętam, no ale jest tam taki wywiad Rzeka z Fidelem Castro. To albo był wywiad Rzeka, albo jakieś przemówienie Fidela Castro. I on mówił o sobie, że już w latach 50. był marksistą. Więc no ale dobra. Póki co to zostawiamy. No, drugi przykład to oczywiście to jest przykład Polskiej Partii Robotniczej, czyli też no, partii, która no, po pierwsze schowała w swojej nazwie słowo komunizm, po drugie no, w tym programie PPR-u no, za dużo o tym komunizmie nie ma, chyba nawet nic nie ma. No, no a właśnie jest to partia, której udało się przeprowadzić w Polsce rewolucję socjalistyczną. Więc no, jak widzicie, towarzysze, ten temat, no i tak samo no, można by powiedzieć, no, w końcu rewolucja październikowa, no to odbywała się właśnie pod hasłami no, tam pokoju i chleba, no, czy, no w każdym razie cała władza w ręce rad, no, zakończenia wojny, no to nie było jakby... No, 20 ludzie szturmujący Pałac Zimowy, oni tam nie szli walcząc o socjalizm. No, wielu z nich być może walczyło o socjalizm, no, ale te oficjalne hasła rewolucji październikowej, to były takie hasła, można powiedzieć, minimalne. To później partia, która doszła do władzy, która właśnie zaczęła wprowadzać dyktaturę proletariatu, ona zaczęła ten program socjalistyczny, komunistyczny realizować. W razie, no tak jak powiedziałem, sprawa nie jest prosta, no bo tu jest jakby, no jest kilka oddzielnych tematów. No, jeden temat to jest tak, że możemy się umówić, no, że jest załóżmy jakieś grono zadeklarowanych komunistów, oczytanych teoretyków, dobrych działaczy itd., itd. I po prostu ci komuniści, wykorzystując wszystkie możliwe możliwości walki politycznej, jakie mają komuniści, ponieśli klęskę i oni świadomie, jakby nie rezygnując ze swojego komunizmu, no, ten swój komunizm no, zatajają przed masami, ten komunizm ma charakter konspiracyjny i oni tworzą partię adresowaną do mas, w której tego komunizmu nie ma. I to jest dokładnie scenariusz Polskiej Partii Robotniczej, że całe to kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej to byli dawni komuniści z KPP, czy jakoś tam właśnie przywiezieni ze Związku Radzieckiego, no ale w każdym razie ludzie wiedzieli, o co chodzi, a równocześnie dlatego, że wiedzieli, a może nawet nie wiedzieli, to Stalin im nakazał, że właśnie wykazujcie komunizm, bo to niepopularne. No, no ale no, ważne jest to, że dobrze się to skończyło, więc to jest jeden scenariusz. No, obawiam się jednak, że to, o czym mówi Mateusz Cichocki, to jest zupełnie inny scenariusz. No więc Mateusz Cichocki, który mówi właśnie o tym, że partia komunistyczna nie zdobędzie władzy w Polsce, no bo w Polsce jest tak silny ten antykomunizm. No ja się obawiam, no, że on jednak, no, jemu chodzi o coś innego, to znaczy on no, myśli o czymś, no, podając jakieś pozytywne przykłady właśnie tego ruchu, tego pięciu gwiazd we Włoszech czy coś, no to już nie ma jakiegokolwiek związku z komunizmem. Takich w Polsce i nie tylko w Polsce, którzy z jakichś tam względów no, przechodzą na pozycję czy nie mówienia o komunizmie, czy nawet później dochodzą do antykomunizmu, to jest bez liku. No.
że właściwie no, cała działalność Piotra Ikonowicza to jest właśnie takie, no to jest tak właśnie taki socjalizm, no ale no tutaj no, nie będzie nigdy tam, no właśnie, żeby wiedząc, że w Polsce ten komunizm jest niepopularny, to on nigdy no, nie zrobi niczego, żeby go można było oskarżyć o to, że ma jakieś związki z komunistami. I tego typu strategia różnych ruchów politycznych, właśnie takich, no, jakoś takich, no, komunizujących, będących, no, właśnie, zaczynających od komunizmu, później komunizujących, później właśnie lewicowej socjaldemokracji, a później po prostu zwykłych socjaldemokratów, no to jest mnóstwo, to właściwie w każdym kraju, w każdej dekadzie znajdzie się ktoś, kto to właśnie odkrył, że już pod hasłami komunistycznymi to się nic politycznie w tym kraju zrobić nie da. No i jakby tutaj pojawia się ważne pytanie w ogóle o przyszłość i o to, jak może wyglądać sytuacja w Polsce. No, ja uważam, że system, który jest budowany w Polsce, no to jest to system jakoś tam wzorowany na systemie amerykańskim. I jeśli my spojrzymy sobie na system amerykański, załóżmy na ostatnie 150 lat systemu amerykańskiego, czyli od tego momentu, kiedy zaczyna się pojawiać no, ruch robotniczy, ruch komunistyczny, to my widzimy, no, że nie było ani jednego momentu w historii, kiedy ci komuniści no, w ogóle się zbliżyli do jakiejś, no, że w ogóle istniała jakakolwiek możliwość, że powstanie jakaś partia komunistyczna, która by, nie wiem, no, liczyła się w walce o władzę. W Stanach Zjednoczonych no, mamy ten system dwupartyjny i właściwie no, ten system no, skutecznie rozbraja wszystkie siły polityczne no, będące poza tymi dwoma partiami. No i uważam, że Polska robi wszystko, żeby ten system amerykański skopiować. To znaczy, no, jakie są konsekwencje skopiowania tego? No, konsekwencje są takie, no, że w ramach tego systemu, jaki jest w Polsce, partia komunistyczna nigdy no, nie będzie miała jakiejś dużej siły. No i oczywiście no, nigdy nie będzie mogła legalnie tym systemem. Ja nie widzę jakiejkolwiek realnej możliwości, żeby ani jutro, ani pojutrze, ani za lat 5, ani za lat 10 mogła powstać w Polsce partia komunistyczna, która drogą właśnie legalną, konstytucyjną byłaby w stanie właśnie no, stać się liczącą się siłą polityczną i drogą na przykład Allende w Chile no, zdobyć władzę i w ten sposób realizować swój program wyborczy. Więc no, pytanie teraz tak, no to po co w ogóle tworzyć partię komunistyczną, skoro ty nie wierzysz w szansę takiej partii komunistycznej? No więc to jest nie do końca tak. Więc ja uważam, że jest niemożliwe, że w ramach obecnego systemu, taki jaki on jest, ta państwa komunistyczna, partia komunistyczna, czy nawet jakakolwiek partia lewicowa nawet, no to tutaj już jest no przez no, no od tych wyborów 2005 roku, no to właściwie no przez najbliższe 20-30 lat to będzie cały czas jakby wymiana, znaczy mamy już to od 13 lat cały czas wymianę władzy między Platformą i PiS-em, to tutaj te siły mogą jakoś tam ewoluować, zmieniać się, no ale tutaj jakby układ się powoli betonuje. Pytanie brzmi, jak długo ten układ będzie funkcjonował. No, ja nie wierzę w to, że można od wewnątrz w Polsce właśnie czy by nas będzie tam 10, czy 20, czy nawet więcej, no setki, no, że my zbudujemy partię i ta partia legalnymi metodami osiągnie jakieś sukcesy. No tutaj przykłady, no nie wiem, różne, czy działalność Piotra Ikonowicza, no właściwie, który zawsze jakoś tam, no, nawet nie zbliża się do progu wyborczego, no. Czy jak pojawiają się ludzie jacyś bardziej radykalni, jak Mateusz Piskorski, no to zawsze wobec takiego można wysłać ABW. Więc tutaj metodami właśnie, czy represji, czy jakichś tam innych
No nikt się tutaj nie prześlizgnie. Za to ja wierzę, jestem przekonany, że ten system, który jest w Europie, to znaczy w Polsce konkretnie, w Europie może nie, no ale że to, co dzieje się w Polsce, to nie będzie trwało wiecznie. Nie chcę się tutaj bawić w proroka, zresztą tych proroc mógłbym tutaj dać z 50, no ale no, polityka polskich elit jest nieracjonalna. No, widać to, no, skłócenie się właściwie ze wszystkimi możliwymi sąsiadami, no, prędzej czy później no, doprowadzi do sytuacji, w której no, dojdzie najprawdopodobniej czy do jakiegoś konfliktu zbrojnego, czy... No w każdym razie no to państwo, jakie znamy w tej chwili, no się rozsypie. Tak jak się rozsypało państwo sanacyjne, no że po prostu... No, no i tutaj właśnie dochodzimy no, do takiego, do takiej optymistycznej, no takiej jaskółki. No, no bo to właściwie, no jak my obserwujemy no, polską rzeczywistość, to właściwie... Same minusy. No. Nie dość, że jakby mamy antykomunizm w mediach, nie dość, że w tej chwili młodzież jest antykomunistyczna, noszą te koszulki, polują na komunistów czy coś, to jeszcze teraz ABW nas prześladuje, jeszcze tutaj procesy, jeszcze Ziobro i tak dalej, więc właściwie po co w ogóle myśleć jeszcze o komunizmie w sytuacji, kiedy no nie ma perspektyw na nic właściwie. Otóż, no ta optymistyczna nowina, jaką chciałbym tutaj przekazać, no to cały czas, no, co jakiś czas jest cytowany ten wiersz jakiegoś tam chyba Niemca, który właśnie no, to się zaczyna tam od słów, że najpierw przyszli po komunistów, nie broniłem komunistów, bo nie byłem komunistą, no, później przyszli po Żydów i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, no, po komunistów przychodzą dziś, po komunistów przychodzili w drugiej RP, po komunistów przychodzili w trzeciej Rzeszy i to ci komuniści byli ci pierwsi represjonowani. I co się takiego zmieniło 15 lat później? Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech Wschodnich, ci komuniści, którzy byli represjonowani, no może inni, no ci, co trafili do obozu koncentracyjnego i zostali tam zagazowani, to nie. Ale jacyś inni komuniści, no właśnie jako ta siła, kilkanaście lat po represjach, które były właśnie w latach 30., komuniści wzięli władzę. I to jest ten optymistyczny aspekt, że co prawda no, w ramach tego systemu, który w tej chwili jest w Polsce, my jakiejkolwiek kariery nigdy nie zrobimy, to w momencie, kiedy ten system upadnie, będziemy pierwszymi, którzy będą mogli właśnie, którzy się odnajdą w nowej sytuacji i w tej nowej sytuacji mamy realną szansę zbudować masowy ruch polityczny, tak jak to zrobili właśnie działacze PPR-u, właśnie tworząc Polskę Ludową. Do Mateusza Cichockiego, no takie proste pytanie, uwaga, no on jest w końcu szefem grupy facebookowej, bardzo popularnej, jak to było coś tam, kilka porad, dzięki którym twój komunizm będzie lepszy. To jest bardzo popularna grupa facebookowa i ta grupa facebookowa, no dlaczego ona jest tam popularna? No bo to jest kilka słów. No, moim zdaniem no, sukcesem tej grupy jest słowo komunizm. No. Że gdyby Mateusz Cichocki właśnie stworzył inną grupę, nie wiem, moi przyjaciele, przyjaciela Mateusza Cichockiego, no to grupa ta na pewno byłaby mniejsza, tak mi się wydaje, no, może się mylę, no. Ale ten właśnie sukces tej grupy, czy sukces innych inicjatyw facebookowych właśnie, gdzie ten komunizm się pojawia, no to są tysiące osób, które się w to angażują, no. To widać, że ten komunizm jest czymś, co przyciąga. I z drugiej strony, jeśli my spojrzymy na te wszystkie inne środowiska, które mówią, o, bo komunizm to już się nie sprawdził, albo coś tam. No ale no, wtedy właśnie no, można patrzeć, nie wiem, mamy przykład Zmiany. No, że partia Zmiana, no dobrze, no, miała jakiś tam, załóżmy, dobry start, ale no, wystarczyły pierwsze represje i właściwie koniec. No, tam, ta partia Zmiana to jakoś tam... No ja oczywiście dobrze życzę tej partii zmianie, no, ale trudno, no, żeby no, w każdym razie, no, no, kiedy Tomasz Jankowski czy jakikolwiek inny działacz partii zmiany, no, organizujący tam kilkunastoosobowe pikiety, on wypowiada się jakby z
perspektywy politologa, że a ja wiem, jak budować masową partię. No póki co, no to... No, no więc oczywiście, no ja nie wiem, czy ta moja diagnoza jest słuszna. No, no, w każdym razie, no to jest to wszystko, co mi daje jakąś tam, no, optymizm, wiarę w działanie. I dlatego, no ja się jakoś niespecjalnie martwię tym, że dzisiaj sytuacja wygląda, jak wygląda. Ja też, no, nie uważam, żeby, no, no, problemy kadrowe KPP, one świadczyły o tutaj kompromitacji słowa komunizm. To raczej świadczy o kompromitacji co najwyżej, no, działaczy KPP, którzy nie byli w stanie, no, wykorzystać nowych metod, no, także, którzy są leniwi, no, którzy nie zrobili wielu różnych rzeczy, ale, no, moim zdaniem, no, słowo komunizm ma ogromny potencjał. Moim zdaniem, no, także, no, towarzysz Henryk, jeśli się zaangażuje i właśnie nie będzie popełniał błędu towarzysza Mateusza, bo wszyscy popełniają ten sam błąd. Wszyscy chcą budować klasową partię robotniczą i budują ją na Facebooku, no. To nie tędy droga. No ja w każdym razie wychodzę z założenia leninowskiego, że najpierw powinna być właśnie komunistyczna teoria i to ta teoria, właśnie ta rewolucyjna teoria ma zbudować rewolucyjną partię, nie na odwrót. No mamy tutaj dużo rzeczy, dużo braków, no te braki, o ile teoria jest, o ile nawet są książki, no to w tej chwili, no, główną formą walki propagandowej jest internet. Tutaj stoimy z tym bardzo słabo, więc ja, no, poza moją działalnością właśnie youtuberską, którą robię, także namawiam innych towarzyszy do robienia podobnych rzeczy. Więc jest mnóstwo projektów, są nowe filmy, właśnie filmy dokumentalne, filmy fabularne nawet chcemy kręcić. Są te audiobooki, no ale ja uważam, że należy także, no, bardzo, bardzo poważnie pomyśleć o reaktywacji portalu komunistycznego, takiego portalu informacyjnego. Kiedyś ten portal nazywał się Lewica bez cenzury. Nie wiem, czy utrzymywać tą nazwę, czy nie, no ale w każdym razie chodzi o to, żeby był codziennie aktualizowany serwis informacyjny, portal z łatwą do zapamiętania nazwą, który by właśnie, no, mówił o tych rzeczach, o których nie mówię ja, nie mówią inni. No oczywiście, no, pojawią się pytanie, a po co tworzyć nowy portal, skoro jest, nie wiem, Strajk EU albo Władza Rad, no, albo jeszcze tam kilka innych portali. No oczywiście można, ja mogę powiedzieć, że Strajk to się w ogóle nie liczy jako inicjatywa socjaldemokratyczna, a z kolei, no, Władza Rad, no, jest to portal, który nie jest dobrze robiony, to znaczy, no, tutaj mógłbym... do tego tematu pewnie wrócę w innych... No, no, jeśli pojawią się chętni, no pewnie zrobię filmik specjalnie poświęcony, no, reaktywacji portalu takiego właśnie, żeby się pisało, a nie tylko mówiło. No ale, no, wszystko to się sprowadza do jednego, no, że jakby, no, dzisiaj co prawda, no, no, trzeba się pogodzić z faktem, że jutro czy pojutrze tej władzy nie zdobędziemy, ale to, co możemy zrobić, to przygotowywać grunt właśnie tworząc, odgruzowując, odbudowując, no, ideologię komunistyczną. Na koniec chciałbym powiedzieć, że ja jestem wielkim zwolennikiem tworzenia partii. Sam z racji faktu, że jestem we Francji, no, w to się nie zaangażuję fizycznie, ale uważam, że to jest bardzo ważne, żeby taka partia powstała. I czy to będzie partia Ciszewskiego, której uda się wszystkich zjednoczyć, czy uda się to towarzyszowi Henrykowi właśnie wciągnąć wielu sensownych ludzi do Komunistycznej Partii Polski, żeby ta Komunistyczna Partia Polski powstała, czy Mateusz Cichocki wreszcie, no, ruszy się poza Facebook i tych ludzi, o których ciągle mówi właśnie, o tych przeciwnikach LGBT, że on ich jeszcze, że on wreszcie tych robotników zaktywizuje, cokolwiek, ale wreszcie chodzi o to, no, żeby no, brakuje tej takiej, no, realnej aktywności. No, te różne inicjatywy
inicjatywy no, lewicowe, no, ich frekwencja na ulicy, no, to jest żałosna. No, więc i bez tego doświadczenia w działalności realnej, a tylko ograniczanie się do Facebooka, no, to się nie zmieni. Więc towarzysze, no, twórzcie różne partie, najlepiej komunistyczną. Pozdrawienia.